Witam wszystkich. Zakupiłem taki smartwatch. On jest z funkcją EKG. Oczywiście chińskie rączki go zrobiły, jak to większość takich rzeczy. W takim pudełku był zapakowany, ale już mam go na ręku. Jest to ten zegarek. Teraz mogę go pokazać odpowiednio. Włączamy tym przyciskiem. Tu jest, a jeszcze co powiem, to jest taki paseczek. Są różne wersje tych pasków. No tu jest tarcza, oczywiście okrągła. Jest taki przycisk do uruchamiania różnych funkcji, ale tu jeszcze jest taka dodatkowa elektroda, która się używa przy EKG. Miałem wątpliwości, jak się czuję po prostu. Czasami mam nerwice i miałem wrażenie takie, że mi serce nieprawidłowo pracuje, więc postanowiłem kupić sobie taki zegarek. No powiedzmy, że poszedł do lekarza i tam by się już poczuł lepiej, żeby nie było takie miarodajne. Więc od czego zaczynamy? No tutaj ten zegarek kupiłem za niecałe 400 zł. Ma jeszcze taki ładowany jest od spodu takim magnetycznym kabelkiem USB. Nie należy stosować szybkiej ładowarki, bo można uszkodzić baterię. I tak, włączymy go sobie. Ma tutaj kilka tarcz. Można wybrać kilka różnych tarcz. Szybko mi się wyłącza. Oszczędza w ten sposób baterię. Tu jest pogoda. Tu są aktywności sportowe. Tu są na przykład jazda rowerem. Bieganie, badminton, ping-pong, koszykówka. Nawet skakanka jest. Tu jest na przykład pomiar oddechu. I teraz zrobimy sobie pomiar oddechu. Chwila ciszy. Jeszcze raz go zresetuję, bo gadałem. Trzynaście oddechów na minutę wyszło. Teraz zrobimy sobie saturację. Wynik ukaże 98. Pulsoksymetr mi pokazuje 97. Teraz pulsoksymetr mi pokazuje 94-95 często. Teraz ciśnienie mierzymy. To jest taki zegarek medyczny, można powiedzieć. To 37 na 88. Było troszkę mniej, ale leki przestają działać od nerwicy i nie może być. Tu jest znowu funkcja EG. Tylko tutaj to tak pokazuję w skrócie. Trzeba dotknąć tego właśnie palcem, kciukiem tej elektrody. Nie powinno się mówić. Jest na zielono wykres, więc jest w porządku. Puls. Może być podwyższony, bo już mi troszkę serce zaczyna mocniej kołatać. Mamy około 65, 60 różnie, bo biorę lek 75. No. Spoczynek 3. No i się wyłączył. I znowu wracamy do tych funkcji. Musimy właśnie dość krótko. Tego. Tu mamy jeszcze takie osiągnięcia sportowe. Dobra. Tutaj te tarcze chciałem pokazać jeszcze. Do wyboru jest kilka różnych tarcz. To są przykłady, to nie jest prawdziwa godzina. Są przykłady. Tutaj będzie na przykład tarcza z sekundnikiem. Jeszcze pokazane jest są kroki chyba. Nie bieganie. Nie, to jest temperatura. Temperatura ciała. Dobra.
Nie wiem, inną tarczę. Taka będzie kobieca może. Tutaj jest symbol połączenia z Bluetooth, bo on się łączy przez Bluetooth z telefonem. Jest specjalna aplikacja dedykowana, zaraz ją pokażę. Też pokazuje temperaturę ciała. Trzeba naciskać, bo szybko gaśnie. Tu jest też klasyczna wskazówka z segunika i pokazuje puls 73. Tutaj z prawej strony. Jeszcze. A tu pokazuje, o, bateria. Poziom baterii na dole 93%. Szybko się wyłącza. 02.14, a czyli jest luty, 14 luty. Dobra. Moment, muszę jeszcze przytrzymać i przesunąć. Jeszcze. O, tu będzie 20.41. To jest połączenie Bluetooth. Holender. O, szybko gaśnie, szybko się włączy. Temperaturę ciała, puls. Po lewej stronie jeszcze co tam pokazuje. Ilość kroków, 163 kroki. Dobra. Każda tarcza coś innego pokazuje. Weźmiemy jeszcze. To jest to. Tu jest najwięcej danych na tej tarczy. Godzina. Tutaj przebyta droga chyba. Temperatura ciała, puls. Holender. 91 chyba kroki. Zaraz. Nie kroki, 104. Kroki 1613, a tutaj 91, nie wiem, co dokładnie pokazuje. A to jest chyba saturacja, nie wiem, może być saturacja. To jest 91 niby. Dobra. Różnie, tutaj są aktywności. Rower, weźmy, jeżdżę rowerem. Można sobie uruchomić czas jazdy rowerem. Ile jest spalonych kalorii i tętno. Excite Fitness, czyli tutaj jest siłownia. Excite, a tu kurka jest skakanka. Też skakanka, też ilość kalorii i tętno. Dobra, co bym tu jeszcze pokazał? Jeszcze funkcja do biegania. To jest to samo, to są takie, to jest szybki dostęp, oddychanie. Co tu miałem jeszcze pokazać z tego zegarka? Ma tam menu takie. Przytrzymujemy tutaj przyciski. Mamy możliwość wyłączenia. Wyłączamy. Do widzenia. Pa, pa. Włączamy go z powrotem. Tarczę. Wyłącz. Jeszcze tam były funkcje, ustawienia fabryczne, a jest to jasność, budzenie, wyłącz, ustawienia fabryczne, takie funkcje tutaj ma. Proszę bardzo, on źle pokazuje, to może do kamery nie pokazuje, tak. O, jest to menu tutaj, monitor sen, a nie przeszkadzać. Wiadomości może odbierać, jakaś Paula Nowak. Ustawienia, no to samo co było. Info, to jest ważne, jak ustawiam Bluetooth, żeby wiedzieć nazwę urządzenia, bo ustawiałem przez Bluetooth chyba zegarki, chciałem ustawić Bluetooth zegarki sąsiadów. Dobra, i teraz co miałem pokazać jeszcze, może pokażę, jak robię EKG przez telefon, no, że na smartfonie. Dobra. Tu mamy tą aplikację. Muszę jakoś pokazać ją. Tu mamy, tak, badanie EKG sobie zrobimy może. To jest inaczej trochę pokazane. Moment. Tylko żeby tutaj mi poleciało. To sobie tutaj weźmiemy. Łączymy. Opieka, trening, ustawić. No tu mamy takie menu właśnie, tutaj status urządzenia, bateria 93%, cel snu, ustawiamy sobie godziny snu, ile godzin, cel treningu, na przykład 1000,
10 tysięcy kroków. Rządzaj uprawnieniami. Aha, czy to wtedy te wiadomości, jak będą uprawnienia. Tutaj informacja zwrotna, pomoc. To jest wszystko, poradnik, te problemy techniczne wszelkiego rodzaju. Opieka. A, do kogoś można przekazywać informacje, na przykład można zafundować osobie starszej informacje, lokalizacja łowi, czy pogoda 7 stopni. Tak, tutaj też to jest to odpowiednik tego, to jest bardziej rozbudowane. Badanie EKG, zaraz sobie zrobimy. Startujemy. Rozpocząć testy. Musimy dotykać tego. Tu musi do 100% dojść. Trzeba przytrzymać tą elektrodę dodatkową palcem, kciukiem. Z prawej strony, u dołu. 41%. Zysk 10 mm. Prędkość przesuwu 25 mm. Nie gadamy. Czyli co wyjdzie? 80%. Inaczej się. Zaraz będzie 100. Przypomnienia. Normalne EKG. Amplituda przebiegu zespołu QRS była prawidłowa, odstęp PR normalny, odcinek STT nie ulegał zmianie, a odstęp QT normalny. Tak to wygląda. I tutaj mamy ten wykres, moje EKG. Oczywiście tutaj ruszałem tym zegarkiem, to mogło na początku być zafałszowane trochę. Ale widać miarowy ten rytm serca, troszeczkę tam jakieś wahnięcie. Skurcz, rozkurcz chyba. W każdym razie tak to wygląda, mój wykres EKG. Nieprzesiewowe w kierunku choroby. A, jest jeszcze tutaj, patrz. Migotanie przedsionków brak, trzepotanie komór brak, ucieczka przedsionkowa brak, poprzesne pobudzenie przedsionkowe brak, poprzesne pobudzenie komorowe brak, ucieczka komorowa brak, ucieczka węzłowa brak, brak nogi pęczka hisa brak, brak. Znaczy, są pewne wyjaśnienia jakieś tutaj, tak. A, to są analiza tych. Już nie po polsku są te wyjaśnienia. Aha. Czyli tutaj jeszcze nie widziałem, że są jeszcze dodatkowe tutaj. O, normalne EKG, wynik diagnostyczny. Tutaj wpisałem swój wiek, ciśnienie krwi 134/88. Tak to wygląda właśnie robienie EKG przez aplikację. To są oczywiście jeszcze te dane tutaj medyczne, tętno 88, maksymalne, minimalne 53, to właśnie wybrania leku pewnie od łomotania serca. Jeszcze snu nie mam, pierwszy sen będzie dopiero. Tętno oddychania, maksymalnie 18, minimalnie 11, ale to oddech to można kontrolować sobie. Temperatura w normie, 1/10 stopnia mniej niż normalna. To jest błąd pewnie tam, które na ręku, to wiadomo jak się to mierzy. Co tutaj? No w zasadzie chyba już wszystko tutaj pokazałem z tym zegarkiem. Co miałem powiedzieć? No fajna rzecz. Pytanie tylko, czy to wszystko się zgadza z rzeczywistością. Gdybym sobie zrobił normalne EKG. Bo mówię, czasem mam nerwicę taką właśnie, która się objawia wrażeniem, że mam coś z sercem, że mam coś z oddychaniem. A tak naprawdę to jest wszystko efekt nerwicy, zaburzeń nerwicowych. Teraz biorę dodatkowy lek, który hamuje te, ale rano, że warto się jeszcze przebadać rano, bo rano się potrafię różnie dziwnie czuć po prostu. I wtedy jak się czuję niepewnie, mogę się przebadać tym zegarkiem i stwierdzić, czy mam normalne EKG na przykład. Bo jak pójdę do lekarza, to już pewnie się uspokoję, pewnie leki zaczną działać i wszystko będzie w normie. A tak to mogę badać, kiedy się gorzej poczuję po prostu.
A mam takie czasem chwile, że troszeczkę gorzej właśnie przy tej nerwicy. Raz lepiej, raz gorzej. I fajnie byłoby sprawdzić właśnie, co się dzieje ze mną. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Zegarek zamówiony przez Allegro.